I have bought a car. Dodane słowo have oznacza mieć. I have bought, to ja mam kupione. Ja mam kupiony samochód. Pojedziemy nim na wakacje. I have done my homework. Idę do kolegów grać w piłkę. Dlaczego? I have done my homework. Bo zrobiłem moje zadanie. I have talked to her yesterday. Ja wiem, co się z nią dzieje. I have lost my umbrella. Mam zgubioną, to znaczy ja ją zgubiłem i jej jeszcze nie znalazłem. I have done it. OK? I've done it. Zrobiłem to. Skończyłem. I have never been to Paris. Nigdy nie byłem w Paryżu. To jeżeli pojedziemy na wakacje, a ty powiesz I've never been to Paris. Have you ever been to Paris? Have you? I have never been. I have been. I have never been. Byłem, nie byłem. I have been to Paris. It's the best I have ever seen. To jest najlepsze z tego, co dotąd widziałem. I have explained it already. Mam już to wytłumaczone. I have done it already. She has found her glasses. Ona znalazła swoje okulary. Ona się nie martwi. Dlaczego? Bo już znalazła swoje okulary. I have brought fresh rolls for breakfast. Bring, brought, brought. Ja mam przyniesione bułki na śniadanie. Zapraszam na śniadanie. Uh, we have already had breakfast. Myśmy już jedli śniadanie. We have. To jest grzeczna odmowa. Posiłki opisujemy słowem have. I had my breakfast. Uh, czy I have had my breakfast. We are having breakfast now. Eat. Używasz tego słowa do konkretnego Typu jedzenia. I'm eating banana now. I would like to eat an apple. Have you tried my soup? Zaproszenie, żeby jeść. Have you tried? To to jest rodzaj zaproszenia. I have never seen such a cute puppy. Nigdy nie widziałem takiego pięknego szczeniaka. Ojej, jakie to jest piękne! They haven't done their homework yet. Oni jeszcze nie zrobili uh, zadania. Nie mogą teraz iść, tak? A dlaczego? Bo nie zrobili zadania. I have had my breakfast. Ja jestem najedzony. Dlaczego? Bo już miałem śniadanie. I have done it. Have I done it? Have you done it? You have done it? Have you done it? I bought a car. Tak, yesterday. Kupiłem samo wczoraj. Chcesz zadać pytanie. I. Bought a car można zamienić na I did buy a car. Kiedy użyję słowa I did buy a car? Wtedy, gdzie chcę podkreślić zrobiłem to. To jest praktycznie to samo, co I bought a car. Pytania zadaje się zawsze z dytkiem. Did I? Did I buy a car? A negacja dodajemy not po drugim słowie, czyli I did buy a car, I did not buy a car. I have done it, I have not done it. I have cooked dinner already. To jest zaproszenie do stołu. I haven't seen her for over 20 years. Tego zdania użyjemy w kontekście. Ktoś pyta, co się dzieje z Barbarą? A ty powiesz, I haven't seen her for over 20 years. Nie mam pojęcia, co się dzieje z Barbarą. I have known her since she was 20. No new known. Ja znam jej charakter i wiem, że nie przyjdzie, bo ją znam od 20 lat. We haven't seen Diana this week. Martwimy się o nią. Czas teraźniejszy. Martwimy się o nią. Dlaczego? Bo nie widzieliśmy w tym tygodniu Diany. Nie wiemy, co się z nią stało. I have learned English already. Jak na tej wycieczce dasz sobie radę? A ty powiesz nauczyłem się angielskiego już.